Piątek 17 grudnia, ostatni dzień w Alpach Peruwiańskich, także postanowiliśmy to uczcić trekkingiem 7-kilometrowym w kierunku jeziorka, które się nazywa 69. Także jesteśmy ponownie w Parku Narodowym Huascarán. Tak w linii prostej, niedaleko w sumie od jeziora Parón, w którym byliśmy przedwczoraj, ale drogami no to jest ładnych kilkadziesiąt kilometrów. Także dzisiaj 7 kilometrów od 3900 tutaj na 4600. Ponoć niełatwy trekking, ale damy radę. Może no, uczcijcie z nami ten ostatni dzień w Andach peruwiańskich. Ale pięknie tutaj, zobaczcie. A gdzieś słuchajcie tutaj, tylko że niestety w chmurach, z 5 km stąd wznosi się szczyt najwyższej góry w Peru. Tak samo się nazywa jak Park Narodowy Huascarán. Słuchajcie, 6768 metrów nad poziomem morza. Jak jechaliśmy, było przez chwilę ją widać, ale potem niestety przyszły chmurki i nie zdążyłem już nagrać. Także co? Zaczynamy nasz trekking. Ponoć trwa od 2 do 3 godzin. Do jeziorka przewyższenie już chyba powiedziałem, więcej 700 metrów. Z powrotem 2,5 godziny. No zobaczymy. To co? Drogę! Kto oglądał nasze odcinki z Ekwadoru, na pewno pamięta te drzewka. Zobaczcie, polilepis. Szliśmy przez las właśnie, polilepis w Ekwadorze, w Parku Narodowym Cajas. O, tam było pięknie. Ale tutaj temu miejscu też nic nie brakuje. A te polilepis to są drzewa, które rosną najwyżej nad poziomem morza na świecie. Potrafią rosnąć właśnie do ponad 4000 metrów nad poziomem morza. A zobaczcie, szczyt Huascarán. Pięknie. No, przebija się przez chmurki, ale to wygląda. Prawie 6800 metrów nad poziomem morza. Thank you.
I dotarliśmy do celu. Laguna 69. Laguna 69. Ale powiem wam, że cel chyba nie był najważniejszy. Najważniejsza chyba była ta trasa. Była spektakularna. Trasa zajęła nam 2 godziny z 2 godziny z gryszami. Z gryszami. Powiem wam, że do najłatwiejszych trekking nie można zaliczyć. Jest bardzo wymagający, także dał nam w kość. Ale powiem wam, że po drodze widoki, nie, sama trasa, pierwsza piątka, spokojnie. Jeszcze muszę wam coś powiedzieć. Z nami w grupie jest tutaj taka instagramerka. I powiem wam szczerze, że troszeczkę się z niej tak lekko naśmiewaliśmy, ponieważ wyskoczyła w krótkich różowych shortach, w eleganckich butach, umalowana, usta dopiero co zrobione, no, prosto po zastrzykach. I powiem wam, jak mijaliśmy po drodze, najpierw szliśmy jako ostatni na początku, minęliśmy chyba wszystkich 30-latków, potem zaczęliśmy po trasie mijać wszystkich 20-latków, to ją nam się udało dopiero pod koniec minąć, jak sobie robiła sesję instagramową tutaj. Akurat się napatoczyłem tutaj przy jeziorku, zrobiłem jej tutaj kilka zdjęć. I potem co robi dziewczyna? Stawia sobie statyw, GoPro i słuchajcie, włazi do tej wody. Wlazła do tej lodowatej wody i po prostu wypłynęła sobie tutaj na jeziorko i wróciła. Także jak ktoś powie teraz, że praca instagramera jest lekka, to jest chyba gorsze od kopalni. Ja pierdziele. Ja tam ręki nie mogłem zanurzyć do tej wody, a ona wlazła. Ale widok. Co, pomału się żegnamy z Andami tutaj w Peru. Schodzimy już do pojazdu. Czeka nas jeszcze, myślę, że tak z 1,5 godzinki w dół. Także luzik. Ale chmurki przeszły, widoki są po prostu amazing. Witajcie, 18 grudnia w sobotę, że na odchodne tutaj z Huaraz poszliśmy sobie jeszcze na poranny seans filmowy, także mamy super miejsca w pierwszym rzędzie, oglądamy tutaj peruwiański klasyk. No, ciekawe. Estaba yo por casa, ¿no? Y dije que se me ha metido por favor, que está pidiendo a...
Tak na serio, oczywiście to już spakowani, ubrani na, przynajmniej ja, ubrany na krótko. I co to oznacza? Żegnamy się już z Andami, z górami, z lodowcami, z lagunami, z florą i fauną wysokogórską i ruszamy na wybrzeże. Także postanowiliśmy spędzić przedświąteczny, świąteczny czas troszeczkę w cieplejszych klimatach nad oceanem. Czeka nas pięciogodzinna, tak? Tak, pięciogodzinna podróż do Chimbote. Powiem wam, że te telewizje śniadaniowe na całym świecie wyglądają bardzo podobnie. Im głupiej, tym lepiej. No to ruszamy, słuchajcie, takim ekskluzywnym autobusem. Chimbote. 5 godzin. Co to dla nas? Hola, buenas. Nasze miejscowe. Aha, okej. Okay. Kontrola jeszcze będzie. Będę musiał się wypiąć, cholera. Kontrola zdrowotna? Teraz nie ma żartów, tutaj są kontrole, teraz wszelakie, osobiste. Wyjdziemy na osobistą, tak? Tak. Co zrobić? I witajcie w Chimbote. Wystarczyło 200 km pojechać na zachód. Znów niziny, ocean, pustynia, słoneczko świeci, ciepełko. Piknie. Na nieszczęście terminal jest na strasznym zadupiu. I teraz, żeby się dostać do centrum, Plaza Major to jest dobrze. Musimy zaraz coś znaleźć, transport, ale jest oficjalne, zobaczcie, taryfa taksówkowa. Zaraz się tutaj rozejrzymy, gdzie musimy dojechać. I ruszamy. No to jedziemy. Weźmy taksę. Mamy gdzieś mniej więcej 5,5 km. Tak z mapy wychodzi. Przyjęliśmy cenę, że więcej niż dychę nie damy. Pytamy się o cenę 10. No to jedziemy. Musimy zmienić strategię i następnym razem sobie powiedzieć, że na przykład za 7 nie pojedziemy. No to dla mnie lepiej płaciliśmy za pierwsze 6 km. Dawaj, zlepaj. No i dotarliśmy, słuchajcie. Hotel Camino. Moment. Hotel Camino Real. I powiem wam coś jeszcze. To był najtańszy hotel w mieście, jaki znaleźliśmy. $22 za nocleg. Czyli dwa razy drożej niż w Huaraz. I zapraszam was w nasze skromne progi. Słuchajcie, jeden z 18 obiektów na booking.com w tym mieście. Miasto zupełnie wynika z tego nieturystyczne, przynajmniej nieturystyczne dla zagranicznych turystów. Jeżeli chcecie coś dowiedzieć o Chimbote w internecie, na YouTubie czy jakichś blogach, nie znajdziecie tego na pewno. Ale o kurczę, jaki widok. To za ten widok chyba jest dopłata. Czy dopłata? Powiem wam, z tych 18 obiektów to jest jeden z dwóch najtańszych. $22 za nocleg, także
nie w kij dmuchał. A w łara spłaciliśmy 11, także dokładnie dwa razy więcej. Ale tak jak mówię, jeden z dwóch najtańszych. Potem już rosły ceny za 30, za 40 i za 100 dolarów za nocleg. Może to jest, sprawdzimy wszystko, może to jest jakiś kurort taki tutaj dla turystów bogatszych z Peru. Ale klasa, jak na najtańszy, patrzcie. Telewizor LG, kurczę, normalnie. Nie chcę kłamać, ile cali, ale sporo. Jesteśmy otoczeni przez lustra. Jest szafa. No. O, jasny gwint. Ale mamy brodzik. Można się tu położyć. Piknie. Co, my się tutaj gościmy i idziemy coś zjeść, nie? Głodna? Głodna, Beata jest bardzo głodna. Ale jeszcze spojrzę na widok, bo jest po prostu niespektakularny. Elegancko tutaj, zobaczcie, gatki się suszą. Tutaj taka piaskownica. Ale nikt nam nie będzie zaglądał do okien. Także spoko. Dobra, ruszamy. Dobra, wyszliśmy na miasto w poszukiwaniu jakiejś restauracji. Pojos? Coś tu jest, jakiś pojos. Tak się prezentuje, zobacz, prezentuje się nasza dzielnia. A, jedną z głównych przyczyn, dlatego przyjechaliśmy w cieplejsze miejsce, jest to, że musimy zrobić, słuchajcie, pranie naszych cieplejszych i wszystkich długich ciuchów. Niestety po naszych ekscesach andyjskich mamy wszystko już upierdzielone. Aż wstyd to ubierać. Że jest jedyna okazja, gdzie możemy to dać wszystko do prania i paradować sobie, słuchajcie, na krótko. Hola. Że tak wygląda. O, jest, zobaczcie, mirador z krzyżem. Aż się boję popatrzeć w kierunku Beaty. Zaraz nas pewnie pogoni, kurczę, jutro albo pojutrze. O, błysk, słuchajcie, no. Pięknie. Znaleźliśmy tutaj po drodze jakąś knajpkę, ale powiem wam szczerze, otworzyliśmy kartę i się przeraziliśmy cenami. Bo pierwsza strona, same marisco, ryby i inne za 30, 35, 38, mówię, jasny gin, gdzie my jesteśmy. A potem na ostatniej stronie były takie normalniejsze rzeczy, czyli jakieś ryże, makarony, te inne, ale słuchajcie, za 15 taka. Nie wiem, czy to po prostu jest droga knajpa, czy tutaj takie ceny obowiązują. Ale myślę, że wszystkiego dowiemy się chyba jutro. Dzisiaj już jest prawie 17, więc za dużo nie zrobimy. A też nie będę się rozdrabniał, pewnie jutro zrobię cały film z tej mieścinki. A jeszcze idziemy tutaj zobaczyć, znalazłem na mapce pralnię. Więc dowiemy się, jak to wygląda. Bo jutro jest niedziela, czy załatwimy, czy nie załatwimy. Bo jak nie załatwimy, to będziemy musieli dzisiaj jeszcze szybciutko to załatwić. Niestety pralnia najbliżej nas okazała się być zamknięta w sobotę i niedzielę. Także dupa, dopiero w poniedziałek. Chyba że znajdziemy sobie coś po prostu jeszcze po drodze. Także idziemy sobie gdzieś tam główną ulicą w kierunku centrum. Może znajdziemy jakąś kawiarnię. Na razie miasteczko wygląda tak, jak wygląda. Nic ciekawego.
ale może centrum, może nabrzeże, może będzie ładniej. Ale za to jest, słuchajcie, po 17, a my na krótko, jest ciepło. I o to nam chodziło. Widać, że to miejscowość nie jest turystyczna, ponieważ słuchajcie, jeżeli na Bookingu jest tylko 18 obiektów, a my idąc sobie raptem z 1,5 kilometra, już na pewno minęliśmy więcej niż jest na Bookingu, także z noclegami nie ma tutaj problemu, tylko po prostu się nie reklamują na Bookingu. Jest masa, naprawdę po kolei już mijaliśmy spokojnie z 20. Dochodzimy do centrum, ale z tego co widać, to jest takie ich nie chyba Las Vegas, nie? Już na jednej ulicy chyba mijamy, tam jest już czwarte, 4 kasyna. I pełniutkie, słuchajcie, godzina 17:27 dokładnie i pełniutkie, przynajmniej 3, bo tam nie doszliśmy. Jesteśmy już w centrum. Wow, no ja to wam pokażę, Moulin Rouge. Jest normalnie... Tam akurat słoneczko świeci, ale jest Moulin Rouge, no. To by pomyślał. A przejdziemy się. Nas nic nie rozjechało. No i po co jechać do drogiego Paryża? Nie lepiej do taniego Peru? Wszystko jest, słuchajcie. Dobra, my szukamy jakiejś kawki. No i chyba nie będzie łatwe. Ale jak znajdziemy, na pewno się pochwalę. No niestety nie zawiedliśmy się, słuchajcie. Ciężko tutaj o kawę. Jeżeli chcecie zjeść dobre ciastko, Peru jest idealne, zobaczcie. To jest na... O, coś mi się... Kamerka nie chce... Sorry, jeszcze raz. O! Coś mi się zacięło. A, zobaczcie. Tortów, ciast, naprawdę mają dobre te wypieki, ale przychodzi co do czego i zobaczcie, mają taką kawę. Ale co zrobić? Jak to się mówi, zagryziemy czymś dobrym smak kawy. Pani z kolejki skumała chyba, o co nam chodzi. Powiedziała nam, żebyśmy poszli gdzieś tam jedną przecznicę dalej, że jest kawiarnia, że będzie jakaś lepsza kawka. Oj, powiem wam, ciężkie jest życie kawosza w Peru. Oj, ciężkie. Patrzcie, jak to się zmienia percepcja u człowieka. Teraz to się normalnie cieszymy, że znaleźliśmy miejsce, gdzie można napić się kawy z ekspresu ciśnieniowego, nie? A tak człowiek wybrzydzał. Macie tylko kawę z automatu? Z automatu? A teraz, o Jezu, macie kawę z automatu. O, jak dobrze. Ale do tego sobie jeszcze wzięliśmy po ciastku na osłodę. A co? Dobre? Dobre. No, powiem wam, że na ciastach tu się znają i są bardzo popularne, bo w tych wszystkich ciastkarniach jest zawsze kupę ludzi, naprawdę. Tylko tej kawy dobrej brakuje, co zrobić. Smacznego. Na razie.